No siema, z tej strony Jedzień Filmuje. Dzisiaj troszkę pogadamy o stabilizacji w dronach, tak więc zaczynamy. Dzisiaj poza norą, ponieważ słoneczko bardzo fajnie przyświeciło, tak teraz widzicie. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak ja stabilizuję te ujęcia z drona, które widzicie często na moim kanale, na BlackBearsie. Dlaczego one tak ładnie wyglądają, mimo że te drony są leciutkie i tak naprawdę każdy podmuch wiatru tymi dronami rzuca. I to w rzeczywistości nie wygląda tak ładnie jak na tych filmach, które widzicie. I właśnie dzisiaj jest po to ten odcinek, aby też osoby, które zaczynają przygodę z FPV, się na początku nie zraziły. Jak to jest zrobione, że to jest po prostu takie gładkie, ładne i wszystko fajnie wygląda? A to jest właśnie troszkę zmyłkowe, bo na początku jak zacząłem latać dronami FPV, no to się wkurzałem, że dlaczego wszyscy mają takie ładne ujęcia, piękne, a u mnie to wszystko tak telepoczy. Dlaczego właśnie używam tego programu i co on mi daje? On jest płatny, on trochę kosztuje, tak jak teraz tutaj widzicie, nie jest to mała suma, ale tak naprawdę jest to bardzo fajna opcja dla osób, które latają, no ponieważ bardzo dużo ujęć potrafi to uratować. Tam mamy takie opcje jak na przykład blokowanie horyzontu, mamy opcje takie jak na przykład płynność tego obrazu, tak więc no o tych ustawieniach będziemy później rozmawiać, a teraz przejdźmy do po prostu latania. Pokażę Wam porównanie małe, jak to wygląda pod tym kątem właśnie już praktycznym. Aha, jeszcze jedna taka ciekawostka, jeżeli chcecie, żeby to wszystko Wam działało tak jak należy, no to najzwyczajniej musicie wyłączyć stabilizację w GoPro, ponieważ ta aplikacja pobiera dane z żyroskopu, no i najzwyczajniej musi być ta stabilizacja w GoPro wyłączona, aby te informacje zapisywały się właśnie do tego pliku, z którego później właśnie ten Real Steady korzysta. Musicie w GoPro ustawić sobie najzwyczajniej format 4:3. Wtedy macie zbierane informacje jakby z całej matrycy. Jeżeli to wtedy wystabilizujecie właśnie w tym Real Steady, no to macie obrazek 16:9. Jeżeli zrobicie to właśnie z 16:9, to jeszcze szerszy obrazek będziecie mieli. No i nie zawsze Wam się to do wszystkiego przyda. Po prostu krop się wtedy robi. Dlatego nagrywamy w formacie 4:3. Ja w moim przypadku nagrywam w 4K w 25 klatkach, stabilizacja wyłączona, większość ustawień jest ręczne. Prędkość migawki ustawcie sobie troszkę większą niż być powinna, bo to wiadomo, 1:50 przy 25 klatkach, ja ustawiam 1:100 na przykład po to, aby najzwyczajniej ten obrazek był troszkę rozmyty, ale tak naprawdę ta aplikacja sama w sobie troszkę rozmywa to wszystko, tak więc weźcie to pod uwagę, jeżeli migawkę zbyt małą ustawicie, no to ten obraz będzie Wam strasznie mydlił i nie będzie on ostry. Wam jak wygląda profesjonalne lądowisko. Dywaniki zawsze są na propsie. Proces tej stabilizacji właśnie w tym programie jest strasznie taki mozolny. Jeżeli nagrywacie naprawdę długie przeloty, no to trochę współczuję. Jeżeli macie na przykład long range jakiegoś, gdzie byście chcieli po prostu zrobić w całości taki przelot, no to filmik taki powiedzmy 5-minutowy będzie się przetwarzał w granicach pół godziny na troszkę słabszym komputerze. Na początku myślałem, że wymiana procesora mi troszkę więcej da, jeśli chodzi o latanie tymi dronami i stabilizację to później, ale o tych rzeczach programowych porozmawiamy później już przy montażu. Nie zabezpieczyłem drona przed zimą, no i najzwyczajniej jak leci w śnieg, to się spali.
pamiętajcie, to nie jest tak, że do tych cinematic, takich powolnych ruchów się to wszystko tylko nagrywa. Do ujęć tego typu właśnie takich nalotów jakichś fajnych, szybszego latania, no to też się nadaje. A ja nic nie widzę. Od słońca. Miałem lądować na tym, na dywaniku. Ale stwierdziłem, że będę w łapę łapał drona. Pierwsze łapanie drona w rękę. No i słuchajcie, no spadamy do domu, baterie naprawdę bardzo szybko się wyczerpują w taką pogodę, jest mega zimno. Mam nadzieję, że w miarę jakieś porównanie będziecie mieli tego, jak to w ogóle wygląda. Lecimy jeszcze, coś tam nagramy może w mieście, polatamy sobie koło jakichś ozdób i tak dalej. Zobaczycie też, jak to wygląda w troszkę bardziej takich ciekawych miejscach niż taki zwykły las. No las jest mega spoko, fajnie to wygląda, no ale no, ileż można. Patrzcie, co to jest, patrzcie, patrzcie jaka nowość. Tu poznajcie Pawła. To jest droniarz ogarnięty. Nagrasz film i będzie. Mój pierwszy dron. Aż się boję. No kurde, chłop sobie kupił pierwszego drona. Mavica 3, nie? Kurde, no. Co za gościu. Bo ma dużo czujek, mi pomoże łatwo latać, bo faktycznie już latałem z nim. Można nie umieć, a się lata. No, słyszycie? Można? Można. A pochwalisz się, że latałeś w domu? Tak, latałem po domu, nie róbcie tego. On się nagrywanie. Ja latam! Co to się dzieje w tych Polkowicach? Na same bogato. Bogatości! Na bogato. Mikołaj był! Grzeczny byłem! Mikołaj był! I latają, dzieci się bawią, nie? To mój prezent Mikołajkowy. Mavic cały, a tu kurde wieloletni pilot, przypierdzieliłem w to drzewko, tak jak teraz widzicie. No i... Ja mam dużo czujek, nie muszę się tym przejmować. On ma dużo czujek, ja czujek nie mam. No i tak to się skończyło, nie? Wracamy do nory. No i dobra, teraz wam pokażę, jak wygląda cały ten proces taki właśnie przetwarzania tego pliku gotowego, surowego właśnie w formacie 4.3 nagranego przez GoPro 8, bo GoPro 8 to nagrywaliśmy. Pokażę wam, jak ja ustawiam ten program, abyście też sobie zobaczyli, jakie ustawienia według mnie są najlepsze. Już troszkę tych filmów przerobiłem i zawsze ustawiam według takich suwaków, jak wam zaraz pokażę. Dobra, odpaliliśmy sobie program. Pierwsze co, no to wiadomo, musimy plik wczytać, który nagraliśmy. Ja mam taki pierwszy, lepszy z brzegu złapany, aby wam po prostu zobrazować, o co mi tutaj tak naprawdę chodzi. Jeżeli filmy są długie, jeżeli są na przykład w 4K, no to wiadomo, to wszystko mieli tutaj dużo dłużej. Mamy tutaj oś czasu. Na dole po prostu możemy sobie też wybrać, który kawałek filmu nas interesuje. Tak więc no, zacznijmy sobie gdzieś od połowy, bo tutaj troszkę więcej takich lotów robiłem. Zaznaczam sobie taki kawałeczek. Ustawienia mamy w prawym dolnym rogu. Klikacie sobie tutaj na te ustawienia. Opcje, które nas interesują, no to tak naprawdę są te dwa suwaki. Ja zawsze ustawiam sobie tutaj na 2, tutaj na 1. Pierwszy suwak, no to jest po prostu, jak ma bardzo stabilizować nam ten program. Wiadomo, im bardziej do prawej damy, no to najzwyczajniej po prostu większy krop będzie, żeby ten program wam jeszcze bardziej to wystabilizował. A ten suwak na dole to jest prędkość tego przybliżania i oddalania, bo wiadomo, jak wygina ten obrazek na boki, no to gdzieś musi to kropować i ciąć. Tak więc po to jest ten suwak. Ja to ustawiam sobie na pierwszą kreseczkę tutaj i według mnie zawsze jest fajny efekt. Pierwszą opcję tutaj, ten haczyk co mamy, to jest po to, że jeżeli latacie na przykład w pomieszczeniach i chcecie nagrać materiał taki ładny, wypoziomowany, bo nie każdemu się podobają takie ujęcia, jak ja na przykład teraz to nagrywałem, ja zostawiłem je po prostu odblokowane, ale jeżeli chcecie na przykład zablokować ten obraz, żeby horyzont był
cały czas w poziomie, no to naciskacie sobie tutaj ten guziczek, no i to tyle. Jeżeli macie kamerę na przykład zamontowaną do góry nogami, bo często też tak bywa, no to macie tutaj odwrotne jakby gyro, coś takiego. Nie używałem tego, tak więc nie będę tego omawiał. Ja mówię to, co po prostu ja używam. Naciskacie OK. No i GoPro najzwyczajniej mieli ten plik, który tutaj macie gotowy i zaraz zobaczycie, jak wygląda taki tutaj surowy, w programie pokazany materiał. Ja używam procesora Ryzena 3950, do tego 2070 RX jest i tak naprawdę dalej to tnie. Wcześniej 3DPera miałem, dalej cięło. I to jest chyba już, nie da się tego inaczej zrobić, po prostu tak sobie tutaj to przerywa, ale jeżeli zrenderujecie, no to najzwyczajniej będzie to wszystko dobrze chodziło. I tak tutaj teraz widzicie, bardzo fajnie to wygląda, bez żadnego szarpania. Klikacie sobie zapisz plik. Ja tutaj taki komunikat mam, bo jeżeli tak, jeżeli latacie z całym GoPro, no to też zapiszecie z dźwiękiem. Ja używam Nakeda, no to po prostu dźwięku on nie zbiera, ale jeżeli używacie całego na przykład GoPro, no to taki komunikat wyskoczy, jeżeli zaznaczycie sobie konkretny odcinek filmu, który chcecie zrenderować, a jeżeli zostawicie całość, no to razem z dźwiękiem wam nadpisze ten plik. No i najzwyczajniej musimy poczekać, aż to przemieli. Mi się wydaje, że długość tego pliku renderowanego jest jeszcze raz taka długa, jak na przykład jest ten gotowy film, taki surowy. Tak więc musimy poczekać, aż to się zmieli, no i zobaczycie, jak to wygląda finalnie. No i tak jak teraz tutaj widzicie, tak wygląda materiał, który mamy prosto z pliku, taki surowy, nieobrobiony, niewystabilizowany. No a tak wygląda materiał już porobiony. No prawda, że jest różnica. Dla mnie to jest po prostu przepaść w tym, co widzimy. Wiadomo, używając filtrów szarych, filtry szare same z siebie tworzą nam taki efekt gładkości ujęcia, ponieważ jeżeli dużą migawkę ustawicie, wysoką tą migawkę ustawicie, na przykład 1000 czy ileś tam, no to zawsze będą te ujęcia bardziej takie szarpane, bardziej będą przerywały i to będzie zwyczajnie gorzej wyglądało. Jeżeli ustawicie tą migawkę mniej, plus jeszcze takie RS GO, no to jest po prostu masełko, no i tak jak teraz widzicie, dla mnie petarda. Dzięki, że wytrwaliście do samego końca. Mam nadzieję, że przydał wam się ten filmik, ten taki poradnik mały, który dla was zrobiłem. To jest bardziej dla osób, które zaczynają, ponieważ tego RS GO, no to wiadomo, większość już zna i dużo osób używa, ale na przykład jak ja zaczynałem, to tak naprawdę dopiero po 2 czy po 3 miesiącach dowiedziałem się, że coś takiego istnieje. Tak ja to ustawiam, tak to u mnie wygląda i dzięki za uwagę i do następnego. Trzymaj się.